godzicie konwencję prowadzenia tych rozmów, to znaczy ja rzeczywiście będę moderatorem, bo wiesz, że to Państwo macie dużo pytań, więc będę tylko tutaj pośredniczył w moderowaniu tej debaty. Ciągle nie mamy aktorów, to bardzo Państwa wiem, że cały czas przychodzą goście, nasi serdecznie witani festiwalowi, fotoreporterzy, ale pozwólcie Państwo, żeby już nie szeptać, tak? Zaczynamy konferencję. Jacka Braciaka witamy serdecznie. I może zacznę przed przekazaniem Państwu głosu od Wojtka. Ja nie chciałbym Cię... Sytuacja jest o tyle kłopotliwa, że wokół tego filmu już przed premierą narosło wiele emocji. Niektóre są merytoryczne, inne mniej. I chciałem Cię zapytać, możesz odpowiedzieć jednym słowem, nie mam. Czy Ty masz jakieś przesłanie, jest bardzo wielu dziennikarzy na sali łączące się z tym filmem, które chciałbyś nam, czyli widzom również przekazać w związku z Klerem? Ja myślę, że wszystko, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem w filmie. Nie będę się... Myślę, że to wyniknie z pytań. Oczywiście chciałbym, żeby... finanse kościoła były przeźroczyste i żeby pedofile w sutannach zostali skazani, żeby kościół nie ukrywał pedofilii, no to takie oczywiste sprawy. Proszę Państwa, tak jak obiecałem, mikrofony są do Państwa dyspozycji, czekam na pytania. Bardzo proszę. Korzystajmy, bo bardzo proszę. Proszę o przekazanie mikrofonu. Może podajmy mikrofony. Bardzo proszę za pomoc. Dobry wieczór, Beata Czarnoziemiak-Tup. Ankora. Spadł mi dyktafon. Chciałam zapytać króciutko, czy byli aktorzy, którzy odmawiali wzięcia udziału w tym filmie? Resztę pytań pozostawiam kolegom. Tak, tak. Kilku odmówiło. Nie. Zapraszamy. Robert Więckiewicz. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Można? Bardzo proszę. Katarzyna, mikrofon, bo to jest rejestrowane i na żywo. Bardzo proszę podać. Katarzyna Janowska. Jak układała się współpraca z Kurią Krakowską podczas zdjęć? Nie układała się, ponieważ nie współpracowaliśmy z nią. A gdzie były robione zdjęcia? Za granicą, w Czechach. Ale to był Twój wybór, czy wybór Kurii? Krótko próbowaliśmy znaleźć obiekty w Polsce, ale poddaliśmy się, nie jesteśmy dziećmi, wiedzieliśmy, że tej zgody nie otrzymamy. Rozważaliśmy wynajęcie zdesakralizowanych kościołów. To były głównie kościoły z cegły na ziemiach poniemieckich, ale adaptacja była zbyt kosztowna i, no i na następne rozwiązanie, no to po prostu przeniesienie zdjęć do Czech. Czy film mogli już oglądać księża, bo pojawiły się wpisy księdza Zaleskiego, że widział film, oceniał ten film. Pytanie, czy był jakiś pokaz dla księży? Było kilka nieformalnych pokazów. Na tej liście, którzy oglądali, nie było księdza Zaleskiego. Chodzi o to, że my pisaliśmy ten scenariusz z Wojtkiem i na każdym etapie konsultowaliśmy, tak samo w trakcie zdjęć i tak samo w takich wersjach montażowych. No, cały czas towarzyszyli nam konsultanci, którzy znają kościół od środka. Księża? Tak, księża byli księża. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, ponieważ dochodzili do nas członkowie ekipy. Zechciecie Państwo, że powitam raz jeszcze Was wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Jacek Braciak. Robert Więckiewicz. Arkadiusz Jakubik. Mikołaj Trzaska.
Mamy panie z nami, panie kostiumografki Magdalena Rutkiewicz-Luterek i Milena Jaroszek. Jest współautor scenariusza Wojciech Rzechak. Wojciech Smarzowski. Bardzo proszę, po następnym. Jeśli można, przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za ten film. Jeszcze mnie ściska w żołądku. Próbowałem go porównać z teatralną klątwą, bo ciężar gatunkowy tego wydarzenia jest podobny, ale ten film jest czymś zdecydowanie więcej. To jest film religijny, ekumeniczny, wręcz eschatologiczny. Tu jest tak dużo mądrych ludzi na widowni, że mam nadzieję, że będziemy nie tylko bronić tego filmu, ale zapraszać poprzez niego do dialogu na temat tego, co jest dla nas najważniejsze. A pytanie, bo tutaj jest dużo lokalsów i widzimy także, no niestety, adresy do naszego lokalnego hierarchy, bardzo czytelne. Chciałem się zapytać, czy te świadectwa, które są pod koniec filmu, to są dokładne cytaty, czy wyście jako scenarzyści na bazie na pewnie mnóstwa materiału, prawda? Bo jest tego niezmierzona ilość. To opisywali i czy ci aktorzy, niektórzy po raz pierwszy u pana, sami się do pana zgłaszali, że chcą koniecznie w tym filmie wystąpić? Chodzi o zeznania ofiar pedofilii, tak? Większość z nich możemy znaleźć w książce Overbecka. Lękajcie się. Oczywiście to są autentyczne zeznania ofiar. Jeżeli chodzi o aktorów, czy sami się zgłaszali, to jest trudne pytanie. Jest grupa aktorów, która bardzo chciała brać udział w tym filmie i się zgłaszała, ale nie szukałbym innych podtekstów pod tym. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Tak, tylko poproszę o mikrofon. Pan w pierwszym rzędzie. Znaczy chciałem po pierwsze zapytać Wojtka Smarzowskiego, kiedy jest moment, kiedy myśli, że chce zrobić taki film. Czy to ma związek z konkretnym przeżyciem, wiadomością? Żaden ksiądz nigdy mnie nie molestował. Myślę, że początek myślenia o filmie Claire wziął się wtedy, kiedy moje dzieci poszły do szkoły. Dobrze, to taka sprawa, bo jakoś mam wrażenie, że instytucje w postaci, czy to też pytanie do reżysera i współscenarzysty, czy ma to jakiekolwiek znaczenie, mam wrażenie, że instytucje państwowe się lekko zdystansowały i ze zdziwieniem odkryły, że przeznaczyły jakieś pieniądze na tym. Czy to dla reżysera w ogóle ma jakiekolwiek w tym momencie znaczenie, czy też nie? Zrobić duży film potrzebne są pieniądze, to jest oczywiste. Zebranie pieniędzy na taki film to nie było łatwe, bo temat był niebezpieczny, ale ja już to przerabiałem w Wołyniu, więc no, to jest pytanie bardziej do producenta niż do mnie. Po prostu skończyliśmy film. Już oddaję za chwilę komuś mikrofon, ale właściwie chciałem do wszystkich osób, które tutaj są, a przede wszystkim chyba do tych najbardziej rozpoznawalnych, czyli do reżysera, do współscenarzysty i do aktorów, bo dużo rzeczy w tej bardzo aktywnej, prawicowej części internetu wydarzyło się po momencie, kiedy został opublikowany trailer. Czy zdarzyły się jakieś nieprzyjemne momenty, jeśli chodzi o państwa w związku z tym, co się pojawiło, czy też w ogóle nie i był to kompletnie obojętny moment w życiu? Wojtek na mnie spojrzał znacząco, więc pozwolę sobie powiedzieć, zdarzyło się, ale wie pan, jest taki moment, ja sobie zdałem sprawę, że należę do pokolenia 89, to znaczy dla mnie przeżyciem generacyjnym było odzyskanie przez Polskę niepodległości i w tej niepodległości sobie żyłem. W pewnym momencie zorientowałem się, że coś dzieje się nie tak. Kiedy dostałem propozycję od Wojtka napisania scenariusza, najpierw się zajmowałem researchem, tak zwanym.
to sobie pomyślałem, że wow, Smarzowski, będzie ciekawie. Ale w miarę jak wchodziliśmy w ten film, to sprawa zaczęła się wydawać dużo poważniejsza. Tak, zdawaliśmy sobie sprawę z samego początku, że może być różnie z konsekwencjami, natomiast gdzieś sobie trzeba powiedzieć, że trzeba. Tyle. Bardzo dziękuję. Chciałam, kontynuując Pana pytanie, zwrócić się do aktorów, do Arkadiusza, Roberta i Jacka. Zaryzykowałam takie stwierdzenie, być może mylne, bo przecież udział, Wy to wiecie najlepiej, cała Wasza trójka, udział w filmach Wojciecha Smarzowskiego dla Was to jest zawsze wyzwanie, przygoda i szansa spotkania się z wartościową propozycją artystyczną, to jest oczywistość. Natomiast zaryzykowałam takie stwierdzenie, że w tym konkretnym przypadku chodziło także o przejaw takiej publicznej manifestacji określonej postawy społecznej, którą nazwałam votum separatum. I chciałam zapytać właśnie Was o to, czy istotnie w przypadku tego filmu inne pozamerytoryczne, pozaartystyczne kwestie miały znaczenie. Pan Kamiusz. Dla mnie osobiście nie. To, że mam możliwość brania udziału w filmach Wojtka, to jest ogromne szczęście i zaszczyt. Natomiast mówiąc o swojej osobie, to pamiętam czas przed dwóch lat, kiedy po premierze Wołynia, zwłaszcza tutaj na festiwalu w Gdyni, zostaliśmy wszyscy wzięci na sztandary właśnie z prawej strony. Teraz mam wrażenie, że zostaniemy ulokowani na barykadach strony lewej, a ja mówiąc o sobie idę po prostu swoją drogą po środku. I tyle. Oczywiście jest ogromna niezgoda na to, co się dzieje w instytucji polskiego kościoła, zwłaszcza tam na górze. Jest ogromna niezgoda, ból i taki gniew związany z zamiataniem pedofilii pod dywan. To jest zresztą temat, który przez wiele, wiele lat niestety dla nas wszystkich dziennikarzy również był tematem tabu. Tak się jakoś złożyło, że ostatnio mamy świetną reklamę w prasie, bo tych artykułów na temat pedofilii pojawiło się bardzo dużo. Była bardzo ważna wizyta papieża Franciszka w Irlandii, była afera w Pensylwanii. To są wszystko rzeczy, które pewnie przez przypadkową koincydencję są związane z tym filmem, ale ja pamiętam faktycznie taki wywiad, którego udzieliłem jednej z gazet i gdzie kilka lat temu powiedziałem o tym, że mam problem z tym, że Jan Paweł II zamiatał systemowo pedofilię pod dywan. I wtedy moi synowie, kilkunastoletni wtedy, przyszli do domu i mówią: tato, wiesz, jak się nazywamy naprawdę? Ja mówię: no jak? Goldstein, tato. Goldstein, ty jesteś Aaron Goldstein, a nasza mama jest Salcia Goldstein. No i faktycznie pokazali mi, bo są biegli w internecie, w tych wszystkich portalach, pokazali mi jeden z tam z ultraprawicowych portali. Jest taka lista niebezpiecznych Żydów w Polsce. No i tam zostaliśmy umieszczeni. Także jakby coś, to ja jestem Łukasz Aron. A dwa, taka też odrobina mojej prywaty. Mam takiego bliskiego kumpla z moich rodzinnych, strzelec opolskich. Mieszkał na tym samym osiedlu. No i dopiero po 25 latach rodzice dowiedzieli się, dlaczego sobie zmarnował życie po skończeniu studiów. Po prostu problemy ze swoją osobowością, z psychiką. Dopiero wyszło na jaw, że parafia świętego Wawrzyńca, Strzelce Opolskie, i tam był taki właśnie ksiądz, któremu to życie zmarnował na wyjazdach ministrantów. No i to... I on, Tomek, czy tam Romek, czeka bardzo na ten film. No i myślę, że ten film również powstał
głównie po to, żeby oddać cześć hołd i walczyć o prawa tych wszystkich pokrzywdzonych ludzi, o których Kościół nie pamięta. Bardzo dziękuję. Dodajcie. Ja wielokrotnie powtarzałem, że mój akces jakiegoś projektu jest już opowiedzeniem się po stronie tego projektu i jest też jakimś, nazwijmy to w cudzysłowie, wyznaniem wiary. Więc w przypadku filmu Claire było tak, że oczywiście istotna była strona artystyczna tego filmu, przecież to nie jest dokument, to nie jest publicystyka, tylko to jest dzieło sztuki, jakbyśmy na to nie patrzyli. Jednocześnie, jeszcze przy tej okazji, można dotknąć istotnych tematów, które nas nurtują, o których cały czas rozmawiamy. I przyjrzeć się nim bardzo blisko, bardzo bliska, no to jak najbardziej jest to pożądana sytuacja. Oczywiście nie ma sensu powtarzać tego wszystkiego, o czym tu właśnie mówimy, o czym na przykład Arek teraz powiedział. Te problemy są znane i wszyscy z nas sobie zdają sprawę ze skali tych problemów. Natomiast to, co jakby też istotnego mnie zainteresowało w tym filmie, to to, że znaczy w tym projekcie, w tym scenariuszu, to to, że tutaj nie tylko problem pedofilii jest dotykany, są różne, wiesz, dotknięte inne problemy, z którymi się boryka Kościół, ale również wierni. I na przykład to, co też mnie zastanowiło w pewnym momencie, to jest sytuacja tych księży, pozostałych księży, którzy być może nie uczestniczą w procederze pedofilii, czy też, nie wiem, którzy są księżmi obdarzonymi łaską, na przykład, że są takimi prawdziwymi księżmi, prawda? Że ja też tym księżom nie zazdroszczę. Kiedy zobaczyłem scenę z ośrodka emerytowanych księży, to pomyślałem, że smutno jest bardzo, że to jest jakiś taki rodzaj wyroku niemalże. Więc jakby to są te dwa elementy, które ze sobą nierozerwalnie współgrają. No, zagrałem księdza takiego, ale równie dobrze w tym samym projekcie byłbym w stanie zagrać księdza, który uprawia proceder pedofilski. Chodzi o wymowę tego filmu, chodzi o istotę filmu i myślę, że te role, które gramy, no tak nas obdarzył tutaj tymi rolami reżyser. Natomiast, tak jak powiedziałem, mój akces do tego projektu jest właśnie moją odpowiedzią. Gdybym się nie zgadzał z wymową filmu, gdybym się nie zgadzał z problemami poruszonymi w tym filmie, no to prawdopodobnie bym Wojtkowi odmówił. Jacek Braciak. Robota jest robota. No, jak się zdarzy dobra literatura, odpowiednie towarzystwo i kapitan z głową, to się robi. Bardzo proszę. Joanna Sławnicka, pierwszy program Polskiego Radia. Przyznam, że mnie zdumiał argument, którego użył ksiądz Isakowicz-Zalewski, że film, który pokazuje takie zjawiska właśnie jak pedofilia w kościele czy inne negatywne zjawiska, nie powinien być finansowany z pieniędzy podatników, powiedzmy mówiąc, inny system finansowania, ale nieważne. Chciałbym, żebyś Wojtku odniósł się do tego stwierdzenia. Czy to ma jedno z drugim cokolwiek wspólnego, finansowanie filmu i to, że tutaj, jak ksiądz Kucalewski podkreślał, 90% mieszkańców tego kraju to katolicy. A druga sprawa, w ogóle tak chciałam podziękować za ten film, bo jest rzeczywiście świetny i postacie wielowymiarowe, no znakomite dzieło filmowe rzeczywiście. Chciałam cię zapytać, czy słuszny jest mój odbiór, czy intuicja, że tak naprawdę jest też w tobie dużo współczucia wobec księży. Nie tylko wobec, oczywiście przede wszystkim wobec ofiar dzieci, ale wobec tych księży też w jakiś sposób, w tym filmie przynajmniej. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to w tym pytaniu była zawarta odpowiedź. Chciałabym, żebyś to się stosunkowo. Dla mnie to jest tak, że
dobre scenariusze, dobre projekty powinny dostawać finansowanie, a złe nie powinny dostawać finansowania. Nie ma znaczenia, czy to jest film o pedofilii w kościele, czy to jest film o Smoleńsku, po prostu należy finansować projekty, które rokują. Jeżeli chodzi o współczucie, jak najbardziej. Ja wszystkich te swoje postacie kocham. To ja już skończyłem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pan pierwszy rzędzie. Tutaj pan jest. Proszę przekazać. Mówił pan, że pański film jest protestem przeciwko pedofilii wśród księży. Ja się też zgadzam z pana tutaj pozycją, że pedofilia jest w ogóle też dla mnie czymś okropnym. Natomiast co, czy toleruje pan pedofilię na przykład w innych środowiskach? I to pytam w kontekście środowiska filmowców, które gremialnie stanęło w obronie pedofila o nazwisku Roman Polański. Spodziewałem się tego pytania. Abstrahując od tego, że ta sytuacja była inna, no to żeby uciąć, ja potępiam. Po prostu wiek jest wiek. 13 lat to jest pedofilia. Uważam, że pedofile powinni być karani w każdym środowisku, natomiast sytuacja w kościele jest troszkę inna, ponieważ ci księża zostają przerzucani z parafii na parafię i to, co mnie najbardziej boli, to jest to, że żaden z dziennikarzy, dobry wieczór, nie zadał sobie pytania, co się działo z tymi księżmi wcześniej, to znaczy bada się sprawę księdza na parafii, gdzie wpadł. Ale przecież on był wcześniej gdzieś. Tylko w Polsce na jednego księdza pedofila przypada jedna ofiara. Na świecie są dziesiątki. Dlaczego? Bo tylko jedna odważa się mówić. Dziękujemy. Proszę bardzo. Małgorzata Dąbrowska, a reprezentuję festiwal z Austin w Teksasie. Jestem katoliczką. Tak jak 95% ludności w Polsce, chodzę do kościoła. I podejmuję ryzyko, biorąc ten mikrofon do ręki. Jestem wstrząśnięta filmem. W dobrym i ze złej strony. I definitywnie uważam, że wszystkich pedofili powinno się brać pod sąd i powinni być tak samo traktowani jak każde przestępstwo. Więc dziękuję Państwu, żeście zrobili ten film, bo ta reforma, to znaczy mam nadzieję, że ten film przyczyni się do jakiegoś wstrząśnięcia i reformy w Kościele, dlatego że ja z wiary i z Kościoła nie zrezygnuję, bo to jest moim kręgosłupem, to jest moją siłą i bardzo współczuję właśnie tym księżom, a znam bardzo wielu, którzy z powołania są dobrymi księżmi i wykonują swoje powołanie godnie. I tak jak pan zaznaczył, pedofilia to nie jest jakąś cechą Kościoła, to jest raczej ludzką. Więc nie mam właściwie żadnych pytań, tylko chcę się podzielić, że jestem bardzo wstrząśnięta i mam nadzieję, że ten film właśnie wpłynie na może jakąś reformę w Kościele. Dziękuję. Ja dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że w żadnym kraju Kościół nie oczyścił się sam z siebie, bez pomocy państwa i świeckich organizacji. To się samo nie wydarzy. Bez pomocy filmowców również. Bardzo proszę. Ja chciałam zapytać, czy już po tym, jak było wiadomo, że pan będzie kręcił ten film, czy zgłaszały się do pana osoby poszkodowane przez księży? Czy jacyś ludzie, którzy od nadużyciach chcieli panu pomóc? To jest delikatna sprawa. Odpowiedź jest tak. Proszę bardzo. Chciałam jeszcze dopytać, czy jakie były reakcje księży, którzy mogli już ten film obejrzeć? Pewnie różne, ale chciałabym właśnie usłyszeć. To za wcześnie jest, bo ja pokazywałem to księżom, byłym księżom, którzy czują potrzebę reform w Kościele, więc oni byli otwarci i ich reakcja była bardzo dobra. Natomiast to jest tak samo jak z filmem Wołyń, że ci Ukraińcy, którzy odbierali film Wołyń jako opowieść o generalnie o nacjonalizmie,
zostawali na sali i rozmawiali ze mną, natomiast ci, którzy byli oburzeni filmem, wychodzili, więc przypuszczam, że tak samo będzie teraz, ale za wcześnie, to są pierwsze projekcje tak naprawdę, wydaje mi się, w ogóle, żeby poznać odbiór księży. Jeszcze, jeżeli mogę, do kompozytora pytanie, bo wydaje mi się, że muzyka Mikołaja Trzaski no jest specjalnym walorem też tego filmu. Chciałabym zapytać o pracę, o pomysły, o współpracę z reżyserem, jak to wyglądało? Pytasz mnie o całą pracę mojego życia, którą odbyłem z Wojtkiem Smarzowskim, czy... O ten film ostatni. Powiem tak, że za każdym razem jest inaczej i teraz też jest inaczej. Mam ochotę zacytować Masłowską, że miało być inaczej, jest inaczej. Zwykle jest tak, że przygotowuję się do pracy z Wojtkiem, nagrywając studio. Mam takie 3 sesje, czasem 2 sesje. Próbuję tę muzykę robić z różnych elementów. Używam czasem prawdziwych muzyków, czasem zbieram coś na mieście, jakieś elementy. Proszę różnych ludzi, żeby nagrali trochę abstrakcyjnych dźwięków. Tym razem poprosiłem też orkiestrę w Sejnach, żeby zagrała mi trochę ludowych motywów. Poprosiłem sobie, że będzie fajnie, jak zagramy trochę takiej kościelnej ludowej nuty. Smarzol powiedział, że już dosyć takich ludowizn, że już tego nie chce. Zdecydowaliśmy się na takie bardzo skromne wsparcie obrazu i właściwie teraz, będąc w toalecie i modląc się do tym razem porcelanowego ołtarza, pomyślałem sobie, że cieszę się, że mam taki zaszczyt pracować w kuchni ze Smarzolem. On mi tam każe kroić czasami kapustę, czasami ziemniaki, a potem razem spożywamy to pożywienie razem przy stole. Akurat mieliśmy okazję z Wojtkiem Brzechakiem, z Jackiem Brzechakiem, z Wojtkiem siedzieć i niemalże trzymać się za ręce podczas tej projekcji. Pomyślałem sobie, że to jest takie wyjątkowe, że można mieć kucharza i jakby z nim razem jeść to, co się zrobiło, i to jest takie uczucie. Za każdym razem coś jest takiego, że dostaję następnego szczytka i kolejną naukę. Czasem jest bardzo ciężko. Też chciałbym bardzo podziękować. Nie ma z nami Radko Ochnio, który pracował jako dźwiękowiec. Chciałbym bardzo podziękować, ponieważ miałem tam kilka takich zagwozdek, kiedy już się zatarłem, jak taki silnik. I czułem, że już po prostu nagrałem tyle śladów, za 40, z 50 i nie mogę tego znaleźć. I w końcu chłopaki siedzą we dwójkę, beze mnie na całe szczęście, bo ja bym się strasznie przejął, wyrzucili to wszystko i zostawili jakby najpotrzebniejsze rzeczy. Także jeszcze raz pozdrawiam Radka, którego nie ma. Wiem, że jest na festiwalu, być może za wrażliwy był, żeby oglądać ten film dzisiaj. Także dziękuję. My dziękujemy Mikołajom za naprawdę wybitną muzykę tego filmu. Szapoba. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Tutaj. Szanowni Wojtko, głos Gdyni. Ten film pokazuje nie tylko problem pedofilii, ale w ogóle całą patologię środowiska, bo jest tutaj przecież ten sybarytyzm biskupów pokazany i te inne grzechy księży. Chciałem się zapytać pana, panie reżyserze, jaką następną grupę społeczną weźmie pan na warsztat, bo to już była policja, teraz byli księża. Jest jeszcze może wojsko, albo może sędziowie, którzy są, czy tam środowisko prawnicze, które jest tak na czasie. To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie mam do pana Roberta Więckiewicza. Czy pan się nie czuje zaszufladkowany jakoś, bo wszystkie wybitne pana role to łączą się z wódką? Dobrze, ja odpowiem. Być może następna historia będzie o Słowianach, opowieści o tym, że przed chrztem też byliśmy. Nie chcę mam panu powiedzieć, Wie pan, dla pana tak, dla kogoś innego nie. No. Na przykład niektórzy mówią, że wszystkie moje wybitne role łączą się z seksem. A jeszcze inni mówią, że głównie gangsterem jestem. No.
każdy sobie tam wyciąga, a co mu w duszy gra. Rozumiem trochę pytanie z innej beczki, poważniejsze, mianowicie patrzą za mnie mną ostatnia, tutaj jestem, ostatnia scena, mam na myśli to samo spalenie księdza Kukuły, czy to również było oparte... Spoiler. Tak, czy to również było oparte na faktach, czy to jest już jakaś taka kreacja, która jak rozumiem miała wstrząsnąć widzę? Może ja tutaj pozwolę sobie jedno słowo powiedzieć. To jest tak, że oczywiście my mieliśmy bardzo poważny materiał dokumentalny zgromadzony do tego filmu. Tutaj pierwsze dwa lata tak naprawdę obok pisania zbieraliśmy materiały. I zobaczyliście Państwo dużo takich wydarzeń, które gdzieś miały miejsce, ale niekoniecznie tak samo wyglądały. I ta ostatnia scena, my znamy takie najbardziej straszne samospalenie w Polsce. I to gdzieś tkwiło nam w głowie jako protest. Szukaliśmy takiego miejsca właśnie, gdzie człowiek coś pęka i już pozostaje tylko jedno wyjście. Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Nie, proszę bardzo, ostatnie pytanie, ale proszę poczekać na mikrofon. To ja chciałem zapytać pana Wojciecha Smarzowskiego, czy w ogóle planuje zrobienie takiego filmu, który nie będzie kończył się tym kranem, odjazdem i pewną perspektywą tego paskudnego świata. Czy to jest, zostanie już tak na zawsze? Nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Bardzo mądre stwierdzenie. Proszę Państwa, dziękuję. To była ostatnia dzisiaj konferencja prasowa Filmkler Wojciecha Smarzowskiego. Bardzo oczekiwane. Zapraszam na mnie. Dziękuję bardzo.